Krzysztof Sarna, znajdujemy się po pierwszym meczu pierwszej kolejki Tauron pierwszej ligi. Mecz przegrany 1-3 z Pędzinem. Dzisiaj chyba trochę ciężko było w tym meczu zatrzymać dobrze dysponowanego Mateusza Reczkę. Tak, na pewno czy Pędzin zagrał całkiem dobre spotkanie. Jest to drużyna, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że która ma już dużo obycie w lidze i już w tamtym roku grała swoje, więc na pewno przygotowywaliśmy na to, że oni będą raczej twardym zawodnikiem, który nie będzie się łatwo łamał. A u nas co? No u nas jeszcze duży jest potencjał, tylko nie potrafimy go jeszcze wykorzystać. Potrzebujemy czasu na to, żeby to wszystko zgrać, ale mam nadzieję, że jak nam się uda, to będziemy tworzyć naprawdę fajny zespół, kolektyw i w takim mecie dzisiaj będziemy potrafili przełamać na swoją stronę i wyjść jak równy z wynikiem przynajmniej 3-2. Panie Sebastianie, po tym drugim secie przegranym do 10 gdzieś chyba przeciwnik troszkę usnął, zdekoncentrował się, bo postawiliście się no i zagraliście dobrego tego trzeciego seta. Czego zabrakło w czwartym, że nie udało się doprowadzić do tej piątej partii? No właśnie tutaj jest chyba ten klucz moim zdaniem. W sensie takim, że nie potrafimy jeszcze równej gry utrzymać na takim poziomie, jakbyśmy chcieli. Mamy za duże spadki, za dużo tracimy punktów w serii. To jest nasza jakby słabość. Nie potrafimy momentami grać bardzo dobrze, ale momentami spadamy, tracimy parę punktów, a niestety liga jest taka, czy to pierwsza, czy to plusliga, czy jakakolwiek inna, że seria punktów będzie tworzyła po prostu dużą przewagę i będzie się grało ciężej z drużyną, która ma dużą przewagę, bo większa odwaga na zagrywce, większa swoboda w ataku i potem się ciężko goni. To jest nasz problem. No właśnie chciałem zapytać o różnicę z Pana perspektywy między pierwszą ligą a ekstraklasą. Wraca Pan z ekstraklasy tutaj do pierwszej ligi. Zdecydowanie przynajmniej inna specyfika organizacji tej ligi. Dużo twardego grania. Jakie są takie z Pana perspektywy takie główne różnice pomiędzy właśnie plus ligą a pierwszą ligą? Między plus ligą a pierwszą ligą? To właśnie to jest najśmieszniejsza sytuacja, że tak naprawdę jak się wychodzi, to w ataku, w bloku, to jest to wszystko małe szczegóły, naprawdę małe szczegóły i powtarzalność, w sensie takim, że w plusidze na 10 piłek 9 musi być wykonanych naprawdę perfekcyjne, a ta 10 musi być taka, przypuśćmy, blisko tej perfekcji. A w pierwszej lidze się zdarzają po prostu, ta powtarzalność jest troszeczkę mniejsza, czyli jest więcej takich akcji, które gdzieś odbiegają od tego i myślę, że tutaj jest ten klucz, czyli ta powtarzalność zawodników do tego, co robią, bo każdy z nas potrafi zagrać i pewnie wyjdzie na mecz plus ligi i może zagrać rewelacyjne spotkanie. Tylko właśnie teraz umiejętność, żeby utrzymać ten poziom przez długi czas. Chciałbym też zapytać, czy macie jakieś skonkretyzowane cele na ten sezon, jeśli chodzi o Lechię Tomaszu? Myślę, że takich ogólnie nie mieliśmy postawionych celów takich odgórnie, ale my mamy taki cel, żeby dawać w każdym meczu z siebie wszystko i grać o najwyższe cele. Przynajmniej ja takie mam, że chciałbym, żebyśmy pograli i sprawili jakieś tam niespodzianki, ale czy nam się to uda, to właśnie zależy od tego, jak szybko dojdziemy do tego, byśmy byli takim kolektywem, jedną drużyną i żebyśmy potrafili podnosić się z tych słabych momentów. Na sam koniec chciałbym też zapytać, nie wiem, czy może Pan zdradzać, ale czy pojawiły się jakieś oferty z Plus Ligi, albo co Pana konkretnie skłoniło, żeby wstąpić na pierwszoligowe parkiety? Miałem bardzo dwa trudne, tak szczerze, miałem dwa bardzo trudne sezony w Radomiu, które były, gdzieś tam cały czas graliśmy o to, żeby się utrzymać. To są trudne sezony psychicznie i to była taka moja decyzja, też z ofertami. Nie było może jakiegoś szału, bo wiadomo, że jak się jest takim zawodnikiem, który gra z zespołem, który gra na dole, to nie było, ale ja też chyba mentalnie chciałem się cofnąć, chciałem zacząć grać też, bo też tego mi brakowało i też właśnie do tego, żeby wrócić na te mentalne, dobre tory, żeby grać o coś, a nie po prostu o to, żeby się utrzymać, bo to jest żadnemu sportowcowi jeszcze grać o to, żeby tylko się utrzymać gdzieś, bo to nie jest duch sportu. Na sam koniec ten poziom chyba będzie wyrównany, bo właśnie dużo zawodników z Plus Ligi w tym sezonie dołączyło do pierwszej, chociażby też Pana klubowy kolega z Radomia, Paweł Rysi. Tak, to jest, dlatego to jest właśnie fajne, że gdzieś tam jesteśmy na pograniczu tych dwóch lig i możemy wnieść bardzo, mam nadzieję, że wniesiemy, może nie, że będziemy wnosić, ale mam nadzieję, że wniesiemy dużo pozytywnych takich właśnie sytuacji, wibracji, że będziemy potrafili tą ligę troszeczkę tak właśnie podnosić, żeby te rywalizacje były jeszcze lepsze i oglądało się to jeszcze lepiej. Moim rozmówcą był Sebastian Warda, bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo.